Odnośnie ogólnych wrażeń co do oleju, jeszcze przed zakupem auta przeczytałem dziesiątki wątków w polskim, ale również amerykańskim internecie na temat idealnego oleju do tego silnika, ponieważ występuje w nim tak zwany LSPI. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Ford Focus, rok produkcji 2015, silnik 2.0, benzyna 250 koni mechanicznych, przebieg auta to 76 559 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie próba zweryfikowania, czy prawdą jest, że w silnikach 2.0 EcoBoost bardzo często dochodzi do dostawania się paliwa do oleju. Inicjatorem tego eksperymentu jest Daniel. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o użytkowniku, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Daniel skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. Do samochodu zalany został olej AMSOIL OE Motor Oil w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowej i aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 5284 km, 50% eksploatacji to miasto, dominują odcinki z przedziału od 10 do 20 km, brak dolewek, olej eksploatowany przez 9 miesięcy, nie była stosowana żadna płukanka silnika. W ramach dodatkowych informacji Daniel napisał tak: w silnikach 2.0 EcoBoost ponoć bardzo często dochodzi do dostawania się paliwa do oleju, chciałbym to zweryfikować, mam również trochę świeżego oleju do porównania. Odnośnie ogólnych wrażeń co do oleju, jeszcze przed zakupem auta przeczytałem dziesiątki wątków w polskim, ale również amerykańskim internecie na temat idealnego oleju do tego silnika, ponieważ występuje w nim tak zwany LSPI i pod tym kątem szukałem oleju, który niweluje to zjawisko. Większość ludzi polecała AMSOIL, to mój trzeci raz, kiedy wlałem do Focusa ten olej i jako że silnik pracuje równo, to trzymam się tej marki. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. W pierwszej kolejności próbka oleju świeżego, w tle podczerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 62,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Sprawdzamy deklarację producenta, żeby ustalić zgodność otrzymanych wyników. Zmiany w okolicach plus minus 1% należy uznać za wysokie, brak zastrzeżeń. Przechodzimy do pomiaru próbki oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 47,2 w 40 stopniach oraz 9,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180, a to oznacza, że lepkość w niższej temperaturze poleciała o 1/4, natomiast w 100 stopniach o 18%, bardzo mocna zmiana. Wszystko wskazuje zatem na to, że te silniki 2.0 EcoBoost faktycznie lubią podlewać paliwem. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja.
aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik bardzo kiepski, środek plamy bardzo ciemny, poszarpania na strefie dyfuzyjnej, szczególnie jak porównamy z innymi plamami, które obserwujemy w ramach prowadzonych eksperymentów. W takiej sytuacji warto rozważyć jakieś płukanie silnika, być może to usunie część nagromadzonych zanieczyszczeń. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, generujemy widmo różnicowe, czyli widmo oleju przepracowanego minus widmo oleju świeżego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Jakie wnioski? W podczerwieni sytuacja wygląda całkiem stabilnie. Widać sygnały od paliwa, widać sygnały od zanieczyszczenia, poziomy oksydacyjne i stopień sulfonowania na zielono, czyli w normie, nitrooksydacja, wczesny stan ostrzegawczy, wyczerpanie dodatków, stan ostrzegawczy. Podsumowując, wartość końcowa wyrażona syntetycznym miernikiem to 80%. Przypominam, wartość graniczna do wymiany to właśnie poziom 80%. Zatem wydaje się, że dla tego konkretnego silnika 5000 km jest optymalnym dystansem na wymianę oleju. Warto mocniej zaznaczyć, że jeśli olej traci 25% lepkości przez dostawanie się paliwa, skutki mogą być poważne, m.in. słabsze smarowanie, cieńszy film olejowy równa się szybsze zużycie silnika. Problemy przy zimnym starcie, większe tarcie i ryzyko uszkodzenia panewek. Dalej, przegrzewanie silnika, rozrzedzony olej gorzej odprowadza ciepło. Szybsze zużycie turbiny, turbosprężarka jest bardzo wrażliwa na jakość smarowania. Dalej, nagary i osady, więcej zanieczyszczeń w silniku i na pierścieniach tłokowych. Czy w końcu problemy ze spalinami, ryzyko uszkodzenia sond lambda i katalizatora. Dwie rekomendacje w takiej sytuacji. Wymieniaj olej częściej, co 5000 km lub nawet częściej. Znajdź przyczynę, często winne są wtryskiwacze, czujniki albo krótkie trasy. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!